Mimo wprowadzenia kwarantanny w całym kraju związanej z epidemią koronawirusa, na terenie gminy Bielawa nadal realizowane są inwestycje drogowe. Dzięki temu wiele lokalnych firm zaangażowanych w pracę nie ma przestojów i może stabilnie planować wydatki oraz płacić za zobowiązania. Ważną inwestycją jest całkowita rewitalizacja drogi Grota Roweckiego oraz 11 listopada. Generalnym wykonawcą tej inwestycji jest firma Eurowia z Kobierzyc. Natomiast faktem jest, że znaczna część prac, roboty sanitarne, roboty elektryczne realizowane są przez bielawskie firmy. W kontekście 3,5 miliona wartości całego zadania, blisko 1 000 000 zł przerabiane jest przez właśnie bielawskie podmioty, co cieszy oczywiście. No i w kontekście też całej epidemii koronawirusa i w ogóle kwarantanny, dobrze, że tego typu prace są, bo przedsiębiorcy mają szansę przetrwać ten trudny okres. Oczywiście my pracujemy nad kolejnymi przedsięwzięciami, takie, które będzie możliwość, no myślę, zlecenia, czy to z wolnej ręki, czy też w formie przetargu, ale mam nadzieję, że do bielawskich firm będą one trafiać, że to pozwoli właśnie, że przetrwamy wspólnie ten trudny czas. Jak widać, nie jest to taki zwykły remont drogi i nakładki, tylko no, głębokie wykopy. No powiem tak, w przeciwieństwie do takich właśnie typowo remontów, nakładek i chodników, czego staramy się raczej unikać, podchodzimy generalnie do każdego przedsięwzięcia i tutaj no stąd też ten proces taki na razie przygotowawczy już do tego takiego ładnego elementu estetycznego, gdzie będą chodniki, będzie nowa nawierzchnia. Przygotowujemy infrastrukturę tą towarzyszącą, czyli oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową, są głębokie wykopy prowadzone, zakładana jest nowa rura odwodnienia właśnie deszczowego po to, żeby po zamknięciu tej inwestycji na najbliższych 20-30 lat zapomnieć o niej i rozpoczynać działania w innych obszarach miasta. Termin umowny zakłada zakończenie prac do końca maja tego roku, natomiast oczywiście też jesteśmy w kontakcie z generalnym wykonawcą, też bierzemy pod uwagę uciążliwości mimo wszystko związane z kwarantanną, z epidemią koronawirusa. Dostaliśmy takie pismo informacyjne, że część dostawców przede wszystkim, różnych części elementów tutaj, chociażby nie krawężników, obrzeży, kostki brukowej, też zabezpieczyli. Się, że gdyby się okazało, że nagle ta kwarantanna wyłącza z możliwości pracowników, z możliwości wykonywania pracy, no to będzie to trudniej dotrzymać terminu, więc taki scenariusz też oczywiście nasza umowa i przetarg przewidywał, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie i że tutaj właśnie już od czerwca zaczniemy korzystać z pełnego tutaj zakresu tej drogi. Niemniej ważną inwestycją jest wykonanie drogi przy ulicy Szewskiej w Bielawie. Zadanie nazywa się budowa drogi transportu rolnego i oczywiście ma związek z budowy infrastruktury takiej, która jest niezbędna do prowadzenia prac rolnych na terenie właśnie pól tutaj przyległych. Natomiast oczywiście też ulica Szewska to jest ulica, przy której znajdują się domy i wielorodzinne, i jednorodzinne, więc jest też ta inwestycja potrzebna dla tych mieszkańców. Poprawią się znacznie parametry użytkowe drogi, która dotychczas była drogą gruntową, no niejednokrotnie z kałużami, z jakimiś zastoinami, z nierównościami. W tej chwili będzie to nowy dywanik asfaltowy, równy przede wszystkim. Wybudowane zostanie też odwodnienie tej drogi, więc na pewno dla mieszkańców będzie to też bardzo korzystne. Koszt całej inwestycji to jest około 620 tysięcy złotych, z czego 230 tysięcy pochodzi ze środków zewnętrznych. Termin zakończenia drugi kwartał bieżącego roku. Mamy nadzieję, że realizowane inwestycje zakończą się zgodnie z planem i już za 2 miesiące będzie można przejechać po nowo wyremontowanych drogach.